od nowego roku szkolnego nasi kadeci będą mogli szlifować swoje umiejętności strzeleckie na nowym obiekcie, jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Dla wszystkich klas mundurowych zostały zaplanowane już dodatkowe zajęcia ze strzelectwa sportowego. Ponadto przy naszej szkole powstaje klub strzelecki Smolany, bo taką nazwę też nosi strzelnica. Strzelnica jest projektem edukacyjnym. Od godziny 9 do godziny 15 będą to właśnie zajęcia edukacyjne dla klas mundurowych, dla szkół z różnych powiatów, ewentualnie dla policji, wojska. Natomiast po godzinie 15 do godziny 21 i w weekendy będzie wykorzystywana jako strzelnica komercyjna, więc każdy, kto będzie chciał, będzie mógł tutaj do nas przyjść i zasmakować strzelectwa, czy to sportowego, czy dynamicznego, czy bojowego, czy myśliwskiego. Znajdujemy się na jednej z najbardziej nowoczesnych strzelnic w Polsce przy Zespole Szkół imienia Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Na tej strzelnicy będziemy mogli szlifować swoje umiejętności strzeleckie, które wykorzystamy w dalszej służbie wojskowej. Na naszej strzelnicy mamy tory o długości 25, 50 oraz 100 metrów, a także możemy szlifować swoje umiejętności z różnych rodzajów broni. Warte podkreślenia jest to, że jest to obiekt tak jakby całoroczny, czyli wiadomo, że mamy tutaj doskonałe warunki, ponieważ jest to obiekt kryty, niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz. Mamy idealne warunki do uprawiania strzelectwa. Mamy też oczywiście zautomatyzowane tarcze do normalnych strzeleń, czyli tarczociągi, które widać tutaj u góry. Tarcze do nas przyjeżdżają, odjeżdżają, nie musimy do nich chodzić. Mamy też do strzelania bojowego różnego rodzaju obrotniki, bardziej do wykorzystywania przez służby po to, żeby można było ćwiczyć wszelkiego rodzaju scenariusze strzelania bojowego. Gotowi? Ognia, dwa strzały. Przeładować.